Boliwia jest krajem, z którym Polska nie utrzymuje relacji dyplomatycznych. Nie ma ambasady. Jest niby jakiś konsulat, a to zdaje się prowadzi osoba, która chyba nawet w Polsce nigdy nie była. Nie wiem, nie chce się wypowiadać. Więc te ślady polskości to w zasadzie są misjonarze. Się okazuje, że misjonarze są jedynymi ambasadorami Polski w Boliwii obecnie. Turystów też niewielu dociera z Polski do Boliwii. Są, docierają, ale ale to nie jest jeszcze taki kraj turystyczny jak, jak powiedzmy, Brazylia, czy, czy nawet Kolumbia, czy Peru. Yy, więc tych śladów polskości jest niewiele. Nigdy nie było tam emigracji polskiej, takiej jak w Argentynie, w Brazylii, w Peru. Nie było Malinowskiego, który budował koleje w Peru, nie było... Domejki, który był rektorem Uniwersytetu w Santiago de Chile i, i którego imię noszą, nosi pasmo górskie w Chile. Więc w Boliwii Polacy nie są aż tak znani. Natomiast myślę, że ten ślad polskości, no to głównie, głównie jednak się kojarzy z Janem Pawłem II i, i dzisiaj z tymi misjonarzami, którzy ofiarnie tam pracują.